Witaj w pilotażowym odcinku Wprowadzenie do algorytmów. Bardzo dziękuję Ci za zaufanie i cieszę się, że zdecydowałeś się sprawdzić moje opracowanie. Mam nadzieję, że treść, którą przygotowałem, pomoże Ci niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy już doświadczonym programistą, bo problemy algorytmiczne, które omówimy w trakcie kursu, to jest całkowity kanon. Jest to wiedza, która w odróżnieniu od nauki bibliotek czy frameworków jest niezależna od języka programowania i nie traci na wartości wraz z upływem czasu. Algorytmiczny sposób myślenia jest czymś, co odróżnia programistów wyjątkowych od tych przeciętnych. Oczywiście da się być dobrym programistą, nie znającym podstaw algorytmów, ale ta wiedza jest czynnikiem, który naprawdę robi różnicę. Jedną z rzeczy, która odróżnia osoby rozwiązujące problemy algorytmiczne od tych, które tego nie robią, jest podejście do rozwiązywania zadań. Osoby niewprawione zamiast zacząć od analizy problemu, siadają od razu do pisania kodu, co jest podstawowym błędem, bo to nie wciskanie przycisków na klawiaturze jest w programowaniu najważniejsze. Zmiana podejścia z pewnością pomoże Ci podczas rekrutacji w zadaniach przy tablicy lub na platformach takich jak HackerRank czy Codility. Aby w pełni skorzystać z kursu, wymagana jest znajomość podstaw dowolnego języka programowania. Nieważne czy jest to Java, JavaScript, Python czy C, zakładam, że składnie języka jest Ci znana i konfiguracja środowiska nie jest dla Ciebie wyzwaniem. Wymagana jest także znajomość podstaw matematyki, która będzie przydatna do szacowania złożoności obliczeniowej. Nie martw się, nie będziemy tutaj robili skomplikowanych rachunków ale umiejętność odróżnienia logarytmu od funkcji wielomianowej z pewnością się przyda. W czasie kursu porozmawiamy o tym, czym jest myślenie algorytmiczne, złożoność obliczeniowa, pseudokod, omówimy podstawowe struktury danych, algorytmy sortowania, teorie grafów, programowanie dynamiczne, a na koniec rozwiążemy wspólnie przykładowe zadanie. Kody źródłowe wszystkich prezentowanych algorytmów dostępne są w trzech językach. Java, Javascriptie oraz Pythonie. Podczas nagrań rozwiązania będą prezentowane w Pythonie. Nieważne czy znasz Java, skalę C++, czy JavaScript, będziesz w stanie przeczytać kod w Pythonie, ale znając Pythona, możesz mieć problemy z czytaniem kodu w Javie. Stąd, jako rozwiązanie kompromisowe, na nagraniach, w których będziemy uruchamiali kod algorytmu, będę używał Pythona. Kody źródłowe w pozostałych językach są równoważne, więc jeżeli jest to dla ciebie przeszkodą Zachęcam Cię do pobrania kodów źródłowych i śledzenia kursu w wybranym przez Ciebie języku. Jeżeli czujesz się przekonany, zapraszam do kolejnego odcinka, w którym dowiesz się, na czym polega myślenie algorytmiczne.